Siemako, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zrobimy sobie SBC o jedną z najlepszych ikon, jaka jest możliwa. Eusebio Prime 93 overalla. Zastanawiałem się nad Eusebio albo nad Vieirą. Zdecydowałem się jednak na Eusebio, bo potrzebuję po prostu lepszą ikonę na napadzie, a lepsze już od Eusebio ciężko mieć. Także co, ja już sobie tu oczywiście pouzupełniałem wszystkie zespoły, używam takie resztki, które mi zostały tych kart specjalnych, których już nie używam. Takie jak Van Persie, Mares, Son i tak dalej. Składu wam oczywiście nie będę pokazywał, bo ja to robiłem jak najtaniej dla siebie. Link w komentarzach, jakby chciał sobie ktoś zrobić takie SBC w tym momencie, około chyba 2 milionów, wydaje mi się, jest warty może 2 miliony 100, jakoś tak. Paczek, będziemy mieli mnóstwo za to, tu jest paczka za 100 tysięcy, więc kilka tych paczek jest za 100 tysięcy, wydaje mi się 4 albo 5, więc mam nadzieję, że jakąś kartę Team of the Season uda nam się trafić. Specjalnie czekałem na właśnie ten moment, na tocy, żeby zrobić sobie takie SBC. Nie chciałem tego robić wcześniej, bo nie było zbytnio kart dużo do trafiania i też FIFA, szczerze mówiąc, niezbyt dużo grałem. Teraz naprawdę jest po co grać FIFA, naprawdę w końcu, powiem wam szczerze, pierwszy raz jest chyba po co grać FIFA od, nie wiem, od września tak naprawdę. Ponieważ za Golda, bodajże 2, Gold 2 trzeba dostać, trzeba osiągnąć Gold 2 w Food Champions, żeby mieć gwarantowane player picki z ligi angielskiej, z totsów z ligi angielskiej, więc jest to naprawdę coś niesamowitego. Nie wiem, czy mi się uda, zazwyczaj mam Golda, zostaje mi po 5, od 5 do 10 meczów, więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że się uda te 17 zwycięstw ugrać. Dobra, musiałem kupić jeszcze kolejnego Santiago Minę, bo te karty oczywiście mam wszystkie zespoły przygotowane. Być może miałem kilka takich sam kart, użyłem do właśnie jednego, do dwóch z SBC, które tutaj są. Następny zespół 85 overall, tutaj na szczęście mam wszystko gotowe. Teraz skład o cenie 84, tu jest paczka za 35 tysięcy. I drugi skład o cenie 84 i tutaj również jest paczka za 35 tysięcy. I do zgłoszenia zostały już tylko 3 zespoły. Pierwszy o cenie 83, tutaj też na szczęście mam wszystkich zawodników już kupionych. I dwa ostatnie, pierwszy z nich klasa światowa, tutaj trzeba jeden zespół tylko ze złotych zawodników. I dwa informy, mamy paczkę rzadkich piłkarzy Elektrum, to jest paczka chyba za 30 tysięcy, tak mi się wydaje. I ostatni zespół, a właściwie jeden zawodnik do zgłoszenia. Nie mogę się jeszcze zdecydować, którą ikonę mam wydać. Obie oczywiście są niewymienne. Zola, którym mi się grało naprawdę genialnie, ponad 1000 meczów jak widzicie. I Badziu, którego trafiłem ostatnio w SBC o ikonę, ale wiecie co, chyba wolę wydać Badziu do Zoli, jakoś jestem bardziej przywiązany, szczerze mówiąc. Więc zgłaszamy sobie Badziu i Eusebio będzie właśnie w miejsce Badziu do mojego zespołu. Także Eusebio w wersji Prime w końcu do klubu. Mam nadzieję, że będzie naprawdę ta karta sprawiała mi wiele przyjemności, dużo lepszych niż na przykład Badziu czy Zola. Mam nadzieję, że naprawdę zrobi mi różnicę ta karta. W tym momencie Eusebio na rynku transferowym kosztuje 2 miliony 400, SBC, tak mówiłem, około 2 milionów 100 tysięcy. W tym momencie chyba tak jakoś, link będziecie mieli, tak jak mówiłem, w komentarzu, żeby sobie zobaczyć jego cenę. Tego SBC oczywiście. I co? Przechodzimy do paczek. Widzimy się w pierwszej paczce, w której coś trafię. Mam nadzieję, że jedną kartę Team of the Season z tych wszystkich paczek uda się trafić. Także co, lecimy w pierwszą paczkę, wam pokażę, co by w niej nie było. Nie zaczniemy tego walkoutem, mam nadzieję, że ekranami, chociaż tak jest, ekrany są z inform, więc zaczynamy bardzo dobrze. Są to Włochy, napastnik. No i tu już na tym by się skończyło, 77 overalla. Dobra, pierwsza paczka za 50 tysięcy, czy w końcu coś ruszy do przodu? Wciąż bez walkoutu, kolejna paczka, bez nawet ekranów. Otworzyłem sobie brązową paczkę, jak widzieliście przed chwilą, żeby, nie wiem, coś ruszyć, cokolwiek zrobić z tym i trafiłem chyba najbardziej wartościowego zawodnika z tych wszystkich paczek, które otwierałem do tej pory. Coś naprawdę niesamowitego. Druga paczka za 50 tysięcy. Znowu bez walkoutu. I znowu bez ekranów. Trzy paczki za 50 tysięcy bez jednych ekranów. I zostały już tylko dwie paczki. Wiadomo, w jednej paczce może być karta na przykład Aubameyanga, Aguero i zwróci cały ten koszt całego SBC o Eusebio, ale nie oszukujmy się, jaka jest na to szansa. Otwieramy. Dobra, jest w końcu walkout. Czy będzie niebieski? Jest to! Proszę, Premier League. Premier League.
No nie bardzo. Dobra, chociaż pierwszy toc jest, chociaż tyle. Może w paczce jest coś jeszcze. Nie bardzo. Lecimy do ostatniej paczki. Jeszcze zjedź na listę transferową. Reszta już praktycznie nic nie ma jakiejkolwiek wartości. Jak możecie, zostawcie lajka. Jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. I co? Zobaczymy, ile uda nam się zwrócić kosztu. Dobra, nawet nie chce mi się już więcej gadać. Jest inform. To było na tyle w sumie. Czyli z jakichś 2 milionów, które jest warte SBC o Eusebio, zwróciło się jakieś może 50 tysięcy. Więc to by było na tyle. I widzimy się pewnie po godzinie 19 w kolejnym SBC. Na razie.